Już pierwsza akcja spotkania w Lubinie między Zagłębiem a Krzyżowo-Ostrowiec zakończyła się bramką dla gospodarzy. Po niekonwencjonalnie rozegranym rzucie rożnym Kapsa tak niefortunnie piąstkował, że piłka trafiła pod nogi Cecota, który silnym strzałem uzyskał prowadzenie. Goście szybko ruszyli do odrabiania strat. Dwie minuty później zdobyli bramkę, ale sędzia dopatrzył się zagrania ręką Lasockiego. Chwilę później zastępujący Mioduszewskiego Kędziora popełnił błąd brzemienny w skutkach dla gospodarzy. Bramkarz Zagłębia nie poradził sobie z dośrodkowaniem z rzutu rożnego i Żelazowski zdołał wyrównać. W 15 minucie Krzo miało szansę objąć prowadzenie. Ponownie Żelazowski, tym razem wymanewrował Adamskiego i podał, ale na miejscu nie było partnerów z drużyny. 10 minut później strzelał jeszcze Batata po składnej akcji zespołu, ale niecelnie. Piłka odbiła się jeszcze po drodze od piłkarza Zagłębia i skończyło się na rzucie rożnym. Krzo nie przestawało atakować. 26 minuta. Główkuje Małocha. Na szczęście dla gospodarzy prosto w bramkarza. Zagłębie odpowiedziało w 34 minucie, ale od razu skutecznie. Wydawało się, że Kowalski będzie dośrodkowywał. Podobnie pomyślał Kapsa, który nie spodziewał się strzału na bramkę i nie sięgnął piłki. 2-1 dla gospodarzy. Zdobyta bramka podziałała mobilizująco na podopiecznych Stefana Majewskiego, którzy jeszcze trzykrotnie w tej części stworzyli groźne sytuacje. W 39 minucie ponownie Kowalski mógł się wpisać na listę strzelców. Był sam na sam, ale strzelił prosto w Kapsę. Minutę później w zamieszaniu podbramkowym żaden z lubińskich piłkarzy nie potrafił skierować piłki do siatki. Wreszcie na 3 minuty przed kończącym pierwszą połowę gwizdkiem strzelał Osipowicz nieskutecznie. Do przerwy 2-1 dla Zagłębia. W drugich 45 minutach także nie zabrakło emocji. Przewagę uzyskali goście. Najpierw dwójkową akcję Małochy i Żelazowskiego zdołał zatrzymać Romaniuk. W 52 minucie jednak Kędziora musiał po raz drugi w tym meczu wyciągać piłkę z siatki. Żelazowski otrzymał przypadkową piłkę i w sytuacji sam na sam strzelił pewnie 2-2. Nie minęło 7 minut, jak po raz kolejny w roli głównej wystąpił Żelazowski. Po rzucie rożnym główkował, a piłkę do siatki wepchnął tylko Lasocki. 3-2 dla Krzo. Jak widać na powtórce, Żelazowski był bardzo bliski zdobycia trzeciej swojej bramki. Trener Majewski w odpowiedzi zmienił niemrawego Osipowicza i wprowadził na boisko Lizaka. Jak się później okazało, szkoleniowiec gospodarzy miał intuicję. W 71 minucie szarżującego Lizaka w polu karnym fauluje Cichoń i sędzia dyktuje 11. Pewnym egzekutorem rzutu karnego jest Romaniuk, który doprowadza do remisu. 5 minut później mogło być 4-3 dla Krzo. Gospodarze sygnalizowali spalonego, sędziowie nie zareagowali i w dogodnej sytuacji znalazł się Lasocki bez rezultatu bramkowego. W 83 minucie miał miejsce przełomowy moment meczu. Błąd popełnił Toborek. Piłkę próbował przejąć Lizak i zdaniem sędziego został nieprawidłowo zatrzymany przez Cichonia. Lubinianin wychodził na czystą pozycję, dlatego arbiter ukarał zawodnika Krzo czerwoną kartką. Rzut wolny z 25 metrów pięknym technicznym strzałem wykorzystał Kowalski, zdobywając drugą swoją bramkę i czwartą dla zespołu. To najładniejszy gol tego meczu. Zawodnicy z Ostrowca dążyli jeszcze do zmiany wyniku, a mecz trzymał w napięciu do ostatnich minut. Okazję dla gospodarzy zmarnował jeszcze Lizak. W odpowiedzi już w doliczonym czasie gry Zagłębie odważnym wybiegiem uratował Kędziora i wynik nie uległ już zmianie.